cudziaki, a dzisiaj otworzymy sobie te wszystkie mystery boxy, które otrzymam od Baba Koza, co bardzo dziękuję. A my sobie zobaczymy, co takiego tam jest schowane. I są rozdzielone na kategorie. Mamy Harry'ego Pottera, mamy Disneya, mamy DC oraz Baba Koza. Jestem strasznie ich ciekawa. Ale najpierw, jeśli chcecie dołączyć do najsłodszego teamu na całym YouTubie, Muffiny Kany, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. No i oczywiście, jeśli chcecie cały czas, żeby były filmy, musicie zostawiać kciuki do góry, żeby wspierać moje wszystkie muffinki. A my zaczynamy od boxa numer 1. Tym boxem będzie Harry Potter. Koniecznie powiecie, który w ogóle was najbardziej by interesował. A mnie zdecydowanie w tym momencie Harry, bo zawsze na jesień jakoś tak mam znowu powrót Harry'ego Pottera. To jest po prostu moje całe dzieciństwo. I uwaga, co my tutaj takiego mamy? Czy to się tak otwiera? Jest, mamy to! Ale posprzątasz to, tak? Wow, patrz, mamy głośniczek! Wow, ale się zelektryzowały! To jest głośnik z Harry'ego Pottera? To jest Harry Potter Ron Hermiona? Robi to takie... Tam taka piosenka z Harry'ego Pottera. Nie, to jest po prostu głośnik. A. Głośnik to... chyba do telefonu, tak mi się wydaje. Ale spoko, ładny jest. Jest bardzo ładny. I patrz, to ma logo też Harry'ego Pottera. Super. Na pewno na jakieś nasze wyjazdy się to czyta kitek. Albo na nockę w namiocie, czy coś. Kitek, co ty robisz? No chcę też wyjąć jakąś sobie rzecz. Teraz to moja kolej. No, dobra. Proszę, proszę to odpakować. Ja mam to odpakować. Tak, tak. Ja wyjmuję po prostu. Ja decyduję, co otwieramy. A zgadnij, co to jest. To jest kubek. No. Wiedziałem. Ale nie, poczekaj, z zamkniętymi oczami jeszcze. Z Harry'ego Pottera. No nie mów, że trafiłem. No tak, trafiłeś. I jest to magiczny kocałek. Może nie kocałek, ale kubeczek. To jest w formie laty mamy. I on ma tu, widzę, różne eliksiry, książki i tu jest kociołek, czyli to jest taki w sumie szkolny kubeczek, bo są tutaj wszystkie przedmioty, jakie uczą nas w Hogwarcie, a przynajmniej większość, bo chyba Quidditcha tutaj nie widzę. Bardzo mi się podoba. Niektóre z tych rzeczy może dam siostrze, ponieważ ona też uwielbia Harry'ego Pottera i... Został. Teraz ja otwieram. No dobra, co wyjmujemy po jednej rzeczy? Worek. To jest bluzka! Myślałem, że worek. No sam worek do szkoły, worek. Co masz, no? To jest bluzka z Harry'ego Pottera. Wygląda tak, ma logo Hogwartu przeplecione różnymi kwiatami. Takiego jeszcze nie widziałam, szczerze, ale jest bardzo ładna, w kolorze czarnym. Może na rolki w sumie ją wezmę. Spoko, teraz moja kolej. Ja chcę, to jest książka. Nie, tego nie chcę, to sobie weź. Nie, poczekaj, co to jest? I, o, tak, to chcę, to jest moje i to jest, wybrałem. Okej, okay, na telefon. Harry'ego Pottera. Ja wzięłam na telefon twojej siostry w ogóle, więc mam nadzieję, że będzie faktycznie pasować. Jest bardzo fajny, ja mam strasznie dużo case'ów, więc stwierdziłam, że no, dla mnie to już by było za dużo. Mamy tutaj jeszcze właśnie ten zeszycik. Czy to będzie zeszyt do Hogwartu? No, w sumie to tak na jakiekolwiek lekcje bardzo ładnie wygląda. Także mamy zestawik do szkoły. Ej, tu coś jeszcze jest. Już jest wszystko? Nie. To czy już to jest było... pendrive? Co? Flash drive, tak. Pendrive 32 giga. Wow, ej, teraz się przyda, jak tyle nagrywamy. Ej, mega. Witam wszystkich czarodziei na pierwszym roku szkoły Hogwarts. We wrześniu zaczynamy. Back to school z Hogwartem czy coś. I koniecznie nie wszyscy też czarodzieje, którzy uwielbiają Harry'ego Pottera tak mocno jak ja, napiszą teraz w komentarzu. Czarodziej. A my razem z naszymi wszystkimi jedkami. Nie wysypuj, nie, będziesz się zbierać. Ci mówię z góry. Wysypiesz. Pada śnieg. Dzięki. Pada śnieg, tak. My może przejdźmy do kolejnego boksika. Teraz ja wybieram Disneya. Wiedziałam! Rzeczy z Disneya są dla mnie, bo ja wybrałem, ty masz Harry'ego Pottera. No tak, no przecież było, że każdy wybiera po jednym boksie. No nie! Potem jest twoja kolej. Nie moja wina, trzeba było sobie Disneya na początku wybrać. Mamy tutaj paczuszkę. Disney boxa! Mystery boxy, czekaj, co jest w środku? Nic nie chrupie, nic nie krząta się. Tam może jakieś pianki. Małpki tam siedzą. Pianki tam są, patrz. Pianki? A to będziemy znowu... Ej, basen pianek z nich zrobimy. A gdybyśmy mieli wannę, byśmy wzięli wszystkie pianki stąd, zrobili z nich taki basen piankowy. A wiesz, co jest najśmieszniejsze? Poczekaj, wiesz o tym, że je się w wodzie da rozpuścić normalnie? I one zwykają, no. Ale nigdy nie próbowałam. Wielki test naszych pianek. Uwaga do wody, 3, 2, 1, no dawaj pianko. I co się dzieje? Zmniejsza się faktycznie. No ona zniknie całkowicie. Ja się kręcę. Roztopiła się, mówiłem. Jako magia. Mamy tu karteczkę. Sprzątasz to. I karteczka ogólnie z informacją, ponieważ te wszystkie te boksy możecie kupić na stronie Baba Ko, bo właśnie od Baba Ko je otrzymaliśmy. Oczywiście w każdym boksie może być coś innego, tylko po prostu wybieracie sobie z czego chcecie. To jest, co to jest? Podkładka podomyszka. Z tymi wiewiórami. I patrz. O, co? Schowały się tam! Jest mega cute! Ej, ja mam tyle już podkładek, ale każda jest coraz lepsza i tak sobie ustawiam je czasem piętrowo, naprawdę! Są mega, mega urocze, ja nie mogę! Idziemy dalej. Poczekaj! To jest case na... Nie, myślałem, że to jest case na telefon, bo tak patrzyłem przez kamerę. To jest piękny breloczek. Breloczek z myszką Mini. Co? To jest pendrive. Jaki pendrive? To jest pendrive. To jest pendrive 16. Wow, faktycznie.
właśnie, to jest pendrive z myszką Miki. Mniej niż Hermiona, bo Hermiona miała 32 giga, myszka Miki jest dwa razy mniejsza. Hermiona gdzieś utonęła w tym basenie z tymi piankami. Kolejne! A, proszę cię bardzo, to dla ciebie. Co to jest? Nie wiem. Czy to jest selfie stick? Tak, selfie stick. I oczy kręte, i to z Disneya? Z myszką Miki? Widzisz, jaki prezent ci sprawiłem? No ja ci to wylosowałem. Jaki sztos! Ej, zobacz kitek. Jak to się prezentuje? Naprawdę fajne rzeczy. No, on tutaj ma takie jakby myszki, tutaj, tutaj, tutaj. Tak. I tutaj ma podłączenie USB nawet. Kabelek jest tutaj. Łączy z telefonem i ten wstrzyka zdjęcia. Więc się przyda, może nawet tak do nagrywania. Się przyda. Hejka, podoba mi się. Pozwalam ci wybrać jedną rzecz z mojego boksa. A ja chodziłam taką małą, o nie! No dobra, możesz. Ale przypinki? To są właśnie, nie wiem. Albo magnesy? Nie, to są przypinki, przypinki Disneya. Ej, może chcesz jakąś do swojej buzy? Nie, ja mam tylko kotowe. A, kociakowe kotowe. Mam, żeby ale nie było. To są myszkowe. No to nie, trafiła. Teraz mogę jeszcze jedną? No. Ja wybiorę to, bo to jest takie dość mocarne. To jest kubek i skarpetki, czyli na zimę idealne. To patrz, na jesień mamy Harry'ego Pottera, to jest boks na zimę, bo mam tutaj skarpetki i kubeczek do ciepłego kakałka i proszę mi, kiedy tam nic nie zwalać. No coś mi się na nogę właśnie wysypało. I momentor, bo to otwieram. Okej, okay, wrota się otworzyły. Mamy nasze skarpeciątka, no dawaj. Z kokardką! Jakie cute! O, ja cię kręcę! No nie pożyczę ci wywaczki, tak? Nie mamy wszędzie nasze pianeczki, nawet w kubeczku. A, nasz kubeczek! A, prezentuje się. Tak, on tutaj ma też myszkę mini, bo ma tutaj takie tici tici kokardki i wygląda tak. Mówię ci, że świąteczny, bo nawet jest czerwony, co nie? Okej, okay. Napiszcie koniecznie teraz w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona pora roku. I co my tu mamy? Czy tu jest coś jeszcze, czy to jest ostatnia rzecz? To jest chyba już koniec. Wow, i powiem szczerze, jedne z najładniejszych etui, jakie widziałem. Pokaż. Serio, bardzo wow. Ładne jest. To jest ogólnie większość głównych bohaterów z bajek Disneya. Tak. Bardzo ładne. Wszyscy to są zwierzaczki. I masz kociaka. Bardzo ładne. Bardzo mi się podoba. I czy to jest pusta? A filmik, na którym odpakowywałam razem z Wiktorią i testowałyśmy różne japońskie słodycze, macie w proponowanych, także zapraszam, a my teraz przechodzimy do którego? Teraz ty wybierasz. Babako. No dawaj no. A, ale on ciężki, bo ja cię kręcę. O! Nie, po prostu jesteś słaba. No dobra, został nam ten z Babako. No dawaj, otwieraj i pokaż. Ej, a wiesz, że ty nie zrobiłaś ostatnio świnki dla widza? W sensie? Wow. Zrób świnkę. Jaki ładny motylek na tym kejsie. Znowu, a tu wszystkie jest dla Wiktorii? Tak. Aha, okej, okay, czyli wszystkie cztery wzięłaś. Kitek, ty już masz kejsa swojego. No ja mam. Też już mam dużo, dlatego stwierdziłam, że dla twojej siostry zrobię taki prezencik, co nie? Poko. Mieliśmy razem z moją siostrą to otwierać, ale niestety nie wyszło. Ale ostatni boksik właśnie będzie taki ze względu na moją siostrę, bo ona najwięcej tego rozumie. A najpierw przejdźmy do tego. Mam tu słodką podkład. O, tą już mam, więc trafiłam powtórkę. Kiedyś ją dostałam i ona jest taka słodko-pandowa, więc ona pewnie pójdzie na prezencik dla kogoś. Przeurocza. Jakąś bluzę, no. To jest wielka bluza. To jest czerwona bluza. Wow. Jaki jest napis? More self-love. O, czyli więcej miłości samego do siebie. Coś takiego, więcej akceptacji po prostu. Właśnie się zakochałam. Co to jest? Co to za słodziak? To jest... Jaki, to jest taki powerbank? Jak to co? Powerbank? No, to jest breloczek. Pisze powerbank. Unikornowy powerbank. I ma takie wypiłki i taki słodkie różowe nuki. I nie no, wygląda trochę jak moja muffinka z tego kawałka. Szczerze? Najsłodszy powerbank, jaki widziałam w życiu. Centralnie. Mój jest taki nudny, taki zwykły. A ten będzie tak. Mega, mega lecz. Czy to wszystko? To już chyba jest wszystko. Szybko, szczerze. Czy to jest kubek? To będzie na 100% kubek. No znaczy raczej tak. Albo świeczuszka. Mamy kubek i znowu właśnie jest ten kubek do latte. Wygląda w ten sposób i jest taki uroczy. Ej, ładny jest, nie? No ładny. My mamy własne kubeczki. I mamy każdy inny. Jeden byłby uchwyt z serduszkiem, drugi jest czarny i porcelanowy, taki inny. A twój jeszcze jeden był jeszcze inny. Wszystkie nasze kubeczki macie na naszym sklepie sklepmuffinki.pl, na którego was serdecznie zapraszam. I niedługo wracają nasze poduszki, chciałem właśnie poinformować. Nasze poduchy już niedługo wracają, a tym bardziej będzie jeszcze chyba jedna, ale na razie ja nic nie mówię na razie. Te rzeczy są boskie, ja w ogóle musiałam wybrać faworytów. Z tego boksa wybieram to, no bo to jest najsłodsze. No i przechodzimy do najtrudniejszej dla mnie paczuszki, czyli z DC. Czemu najtrudniejszej? Bo moja siostra się tym naprawdę niesamowicie jara. Miałam to otwierać z nią, ale niestety się nie udało, dlatego otworzę to sama. No to dobra, to po prostu ja to otworzę, nie mam problemu. Ale ty nie masz pojęcia nic o tym. Losujemy, maszyna losująca, trafiliśmy. Kejsa na telefon z Batmanem. Z Batmanem. Dalej, moja kolej. Czekaj, ale jak to proszę, twoja kolej? Proszę bardzo. Czy to jest bluzeczka? To jest bluzeczka z Batmanem. To jest z Batmanem. To będzie dla mojej siostry. Spoko, to twoja kolej. Jest, wow, opaska mi spadła.
spadła. Korona mi spadła. Koszulka też ci spadła z rąk. Łaskę uratowana gorzej z koszulką. Ale teraz mamy coś takiego tyci i uroczego. No niestety znowu tu nie mamy kota. Szpinki. Mamy tu nietoperza. No i oczywiście Batmana. Więc kitek chyba ci się nie przydadzą, więc ja je wszystkie wezmę w takim razie i sobie przypnę do jakiejś torebki, ale wrzeszczą fajnie. Jeszcze mamy znowu podkładkę pod mysz. Tym razem z Supermanem. Co? Nie, co? Nie do końca. Joker? Tak. Zgadnij, co to jest. To jest koszulka. Torba! To jest torba tym razem. I ona jest maciana. Wygląda właśnie tak. I na pewno się przyda mojej siostrze, bo chyba w cały ten box pewnie jej oddam. Patrz, to jest powerbank. A może jednak tego jej nie oddamy? Kitek, chcesz supermanowy powerbank? Ładny jest. Bardzo jest fajny. Ej, czadowy. Chociaż się śmiałabym wybierać. No to bądźmy szczerzy, który byście wybrali. Unicorn. Unicorn. To jest ostatnia rzecz w tym boksiku. Co, to jest ostatnia? No, tak, ostatnia. Koniec. Koniec. Dawaj kubeczek. Z Ganińskim. Supermanem. Nie, Supermanem. Batmanem! Mamy z Batmanem tutaj. Ładne. Fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Okej, i to tyle. To były wszystkie boksiki, jakie otrzymaliśmy. Bardzo dziękujemy za te boksiki. Rzecz, która mi się totalnie najbardziej podobała, to selfie stick z myszką mini. I pewnie powerbank. Tak, powerbank też jest czadowy. A Kitek, co tobie się podobało najbardziej? Szczerze, nie wiem, już zapomniałem, co było w środku. Koniecznie widzowie napiszcie, co wam się podobało najbardziej i który box wy byście wybrali. Oczywiście pamiętajcie o dużych kciuków w górę. No, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnym, czyli już jutro. Buziaki, ała! Pa, pa!